A dzisiaj mam dla Was coś zupełnie innego, jak Monty Python. Specjalnie dla tych, którzy już się znudzili tym, co jest dotychczas na kanale. A mianowicie niniejszym otwieram nowy cykl filmów, w których będę zapraszać gości. Jeszcze nie wymyśliłam tytułu. Nieźle, nie? Już nagrywam wstęp i jeszcze nie mam tytułu. Zaraz ten tytuł się pojawi, spokojnie. Coś tam się wymyśli. Goście będą różni. Raz fajni, raz mniej fajni. No dzisiaj sami się najlepiej przekonacie, do której kategorii ten gość należy. I chciałabym, żebyście z każdej z tych krótkich rozmów jednak coś merytorycznego wyciągnęli. Więc mam nadzieję, że każdy gość będzie może dla niektórych z Was jakąś inspiracją co do tego, jak on się nauczył angielskiego, jak się go obecnie uczy, albo jaki ma z angielskim kontakt. Żebyście wiedzieli, że w tej walce nie jesteście sami. Już lecimy? Tak. Dobrze. To jest na Twój kanał? Tak. Okej. Okay. Czekam, aż tu włos. No dzięki tobie nie wyglądam teraz jak wioskowy głupek. Nie, teraz wyglądasz jak miastowy głupek. Mili Państwo, nigdy tak do Was nie mówię, nie wiem, czemu tak powiedziałam. W końcu zaczęłaś szanować swoich widzów, a nie mówić do nich, wiesz, jak ty mówisz bardzo brzydko. Misiaczki. Na pewno. Misiaczki na si. Misiaczki. Ponieważ pomyślałam sobie, że warto na tym kanale zrobić coś nowego, bo niektórzy piszą, że już im się znudziła nauka angielskiego. I prowadząca. Tak, że stało się bardziej faki. To stwierdziliśmy, znaczy to on nic nie stwierdził, to ja stwierdziłam, że może zapoczątkuję taki nowy cykl po cudzemu i goście, nazwa robocza, zobaczymy, czy to się tak będzie nazywało. Czyli co tydzień ja? I ponieważ chciałam zapraszać do tego cyklu ludzi znanych i lubianych, oni wszyscy odmówili, więc zaprosiłam Radosława, bo on jako jedyny ma czas. Chciałam cię zapytać na początek, czy jesteś w stanie przeprowadzić ze mną rozmowę, nie używając ani razu słowa książka? Nie. Okej. Okay. Tyle mamy czasu, dziękujemy. Do następnego razu. Ale teraz tak zupełnie serio. To opowiadałeś mniej więcej 15 tysięcy razy, jak się w pół roku nauczyłeś języka szwedzkiego. Za sprawą książki Włam się do mózgu. To nikogo nie interesuje, ale mnie interesuje, jak się nauczyłeś języka angielskiego, bo podobno parę słów nawet znasz. Tak, znam takie słowa jak fucky. Na określenie twojego kanału, ale tak już zupełnie szczerze, bo ty chcesz, żebym powiedział, udzielił prawdziwej odpowiedzi i... Tak, tylko zwięźle. Dobrze, szybko. Ja w ogóle się uczyłem angielskiego bardzo późno, dlatego że ja go dopiero miałem w liceum. Mieszkaliśmy Czyli blisko. Ile miałeś lat, jak się zacząłeś uczyć? Jezu, ile się ma w liceum lat? No może 17, nie wiem. Ja mniej. Ja miałam 14. Myślę, że... Bo ty jesteś wybitnie uzdolniona. To prawda. W przedszkolu po prostu w wieku prenatalnym. Ale normalni ludzie wydaje mi się, że mają około 16, jak są w liceum. Bo ja mieszkałem blisko zachodniej granicy i my się uczyliśmy tylko niemieckiego. Wcześniej. Tak. Mhm. I wiesz, ja miałem niemiecki przez 11 lat i dopiero wtedy jako drugi przedmiot trzeba było mieć w liceum dwa języki i mogłem mieć angielski albo francuski i wybrałem angielski i to był pierwszy moment, kiedy się zacząłem uczyć angielskiego, a wcześniej się go nie uczyłem nigdy. I na studiach potem się go też nie uczyłem, bo podszedłem od razu do takiego egzaminu, który zdaje się dzięki temu jakiś taki rodzaj eksternistycznego egzaminu bez konieczności chodzenia na kurs. Czyli Więc prawo ja jazdy? De facto się uczyłem coś takiego. Egzamin na prawo jazdy. Coś takiego. Dobrze. Czyli 3 lata się uczyłem, a potem miałem przez moment świetną korepetytorkę z języka angielskiego, widać, nic która nie dało. Właśnie odpowiada za 100% wszystkich błędów, które popełniam w języku angielskim. Czyli ja cię nauczyłam tych błędów, tak też powiedzieć. Tak, to było na naszych lekcjach. Mówiłaś mi I do have coś tam. Akurat I do have można to sobie powiedzieć. Okej, nie wiedziałem, myślałem. Tak mnie świetnie wyszkoliłaś. Ale to czekaj, to ty się uczyłeś tylko w szkole? Mhm. Nie miałeś żadnych dodatkowych lekcji? Nie. Nigdy nie miałem miałem korepetycję z niemieckiego, bo byłem słaby. Do dzisiaj umiem powiedzieć jedno zdanie. Es tut mir leid, ich verstehe nicht. Bardzo mi przykro, nic nie rozumiem. Ja nawet wiem, jak w języku migowym jest, nie rozumiem. Tak jest, nie rozumiem. A wiesz, jak jest rozumiem? A wiesz, jak jest Arlena? Ale tak się składa, że akurat ja już mam przydzielony znak migowy. Jaki? Mój znak jest taki. To są witaminy. A nie taki? Śmieszne, coraz jak na ciebie, to bardzo śmieszne. Robię, co mogę, żeby uratować ten straszny faki kanał. Dobra, ale tak naprawdę to porozmawiamy coś o... Tak. No, może nie, czekaj, chwila. Ale ja mam jedno ważne pytanie. Bo ty jesteś dziocha ze Śląska. Ja mam ważne pytanie, synek. Która swoje książki lubisz bardziej? Ta pierwsza, ale ta swoja pierwsza. Czyli najbardziej lubię Włam się do mózgu. Nie wiem, jak jest po śląsku Włam się do mózgu. Nie wiem. Ale ty pytasz mnie o... Włom się do Dekla. Włom się do Dekla.
Dobre by to było. W każdym razie pytasz mnie, która z moich książek lubię bardziej? No uważam, że użyteczniejsze jest Włam się do mózgu. To jest taki rodzaj tego pierwszego dziecka, który się bardziej kocha trochę. Ale przecież ty nic bardziej mylnego napisałeś wcześniej. Ale to wiesz, to już takie pierwsze moje dziecko w świetnym wydawnictwie www.altenberg.pl, na którym można kupić dobre książki i też słabsze książki, powiedzmy sobie szczerze. Na przykład jakie? Nie, na przykład takie, które nie są w stanie być zabrane w jakiekolwiek miejsce na świecie, bo są zbyt ciężkie. Są, wiesz, są takie linie lotnicze, które przewożą nadgabarytowe bagaże, okej? Okay? Tak, wtedy transportowe, można wojskowe zabrać. Samoloty chyba, co najwyżej. W każdym razie, ja uczę się angielskiego, wracając do głównego tematu. Tak. Wydaje mi się, że w dużej mierze przez imersję, przez to, że się zanurzałem w języku pod względem w całej kultury, w której żyjemy, a poza tym ja chyba zawsze chciałem tak po prostu trochę naśladować dźwięki, tak jak przedrzeźniałem ludzi przeróżnych, to tak miałem wrażenie, że udawało mi się czasami naśladować dobrze brzmienie angielskiego słowa i to chyba jest coś całkiem w porządku, bo ja zawsze miałem to, o czym ty mówisz na kanale często, że miałem taki strach przed ocenianiem, przybyciem ocenianym przez ludzi, zwłaszcza Polaków. I starałem się, żeby to tak naprawdę dobrze brzmiało po angielsku i jak sama dobrze wiesz, bardzo często mi to nie wychodzi. Potwierdzam. Ale umiem powiedzieć literally. Dobrze? Nie. Mój kot Stefan nawet umie to powiedzieć. A to było źle powiedziane? No tak jakby domyśliłabym się, że chyba to masz na myśli, okay. Ale wiesz, to tak jak twój dwuletni syn Borys, nie? Mówi na przykład i ty wtedy wiesz, że on chce jeść. Tak. To tak mniej więcej działa. No mówi wtedy wyjdź ciociu. Tak, znaczy, no. Tak. Nie, bo on jeszcze umie powiedzieć nie. Nie. 6, 10. I kotek. Tak. Tata nie umie, no bo nie zna taty. Czy ty rozwiązujesz może jakieś ćwiczenia z gramatyki tak na co dzień, powiedz? W ogóle jakoś nie kojarzy mi się, żebym coś takiego robił. No nie, po co? Po co sobie zawracać głowę takimi rzeczami? Ale powiem wam tak zupełnie w sekrecie, tylko między nami niech zostanie, żeby pani Marlenka się nie dowiedziała, że mam taki rytuał ostatnio. No opowiedz. Wieczorny, że... Nie nazwałbym tego mechanizmem nagrody, że po całym dniu zmęczony sobie wyciągam. Dlaczego? Tylko bym powiedział, to jest wspaniały deser. Tylko autentycznie mam taki zwyczaj, który dobrze działa, bo te rozdziały u ciebie są dość krótkie, w którym rozwiązuję gramę zawsze koło godziny 9 mniej więcej. Wtedy właśnie Natasza idzie kłaść spać małego i ja w tym czasie mam zupełną ciszę i spokój i w normalnych warunkach oglądałem Netflixa, ale teraz już pomyślałem, że jednak będę to robił użytecznie, więc z wielkim bólem serca przyznaję, że rozwiązuję gramę i to jest dobra książka. Niesamowite. Niestety. Dobrze, że to się nagrywa, będę miała pamiątkę na przyszłość. ale to znaczy, ile już zrobiłeś rozdziałów? Bardzo dużo. 4? Nie, więcej. Myślę, że jestem na 17 rozdziale mniej więcej. No okej. Okay, no bo nie zawsze mi się udaje to zrobić, ale robię tak uczciwie i czasami mi się zdarza tak, że nie robię jednego rozdziału na raz, tylko go robię na dwa wieczory. A, mówisz sobie. To tak. Te dłuższe, no tak, no bo tak, są jedne krótsze, dłuższe, drugie dokładnie. Dłuższe. No dobra. Więc nie jest tak źle. No myślałam, że tutaj będzie większy beef, ale widzę, że... Nie chciałem ci rozwalić tego programu, skoro to ma być poważny program z poważnymi ludźmi. Poważny program publicystyczny ze znanymi i lubianymi i z Radkiem. Dobrze, a co jest takie najbardziej zaskakujące dla ciebie w nauce języka? Że język jest zawsze w pewien sposób takim... w pewien sposób portalem, powiedziałbym, do kultury. Mhm. Bo my na podstawie tego, w jaki sposób ktoś mówi o pewnych rzeczach, jesteśmy w stanie powiedzieć, kim są ci ludzie. Tak. I jeśli używają odpowiedniego rodzaju składni albo mają bardzo dużo słów na określenie czegoś, a na coś nie mają, to my dzięki temu wiemy, że coś dla nich jest ważniejsze albo też nie. I wydaje mi się, że język angielski dobrze oddaje ducha kultury anglosaskiej. To znaczy, że w momencie, w którym mówimy o całej masie słów, które służą do small talku, do tego, żeby zapytać o to, jak się czujesz i żeby odbyć tę obowiązkową jazdę w postaci zwrotów grzecznościowych, a my w Polsce tego trochę nie mamy i za każdym razem czujemy trochę zakłopotanie, gdy nas ktoś spyta, okej, co tam słychać? Dalej żyję, tak. Leczę się. Tak, właśnie, jak ktoś pyta, jak zdrowie, nie? Korzonki ostatnio mi bolą, a byłem u dentysty przedwczoraj. Nikogo to nie interesuje. Tak. Po prostu odpowiedź, że jest dobrze i się uśmiechnij. I tyle, tak. Okay? A masz za to nawet 17 tysięcy określeń, jak powiedzieć, że jest dobrze. więc wydaje mi się, że gdy jesteśmy trochę bardziej czujni przy uczeniu się języka i zwracamy uwagę na większą liczbę detali, to wtedy to może być naprawdę zabawne z takiego antropologicznego punktu widzenia. Zobacz, jakie mądre słowo. Po prostu sprawdził je w słowniku 5 minut temu. Widziałam, jak zaglądał. Wcześniej nigdy nie użył takiego słowa. Literally. Lepiej?
jakby jeszcze dużo pracy przed nami. Ale zaraz, czekaj. Czy to na pewno ty wypełniasz te ćwiczenia w gramie? Bo ja wiem, że w twoim domu jest inny pilny uczeń, który rzeczywiście uczy się angielskiego i jest kobietą. I ty też masz takie bardzo podejrzanie kobiece pismo w tej książce, więc explain yourself. Ja po prostu zawsze siedziałem w ławce z dziewczynami, więc podchwyciłem taki rodzaj pisma dziewczyński dość mocno. Ale rzeczywiście moja żona też dość mocno podchodzi do tego tematu na poważnie, bo jej pani nauczycielka angielskiego zleciła jej, bo to jest sukces sprzedaży tej książki. Ty po prostu uczysz tak dużo ludzi i mówisz na pierwszej lekcji, no jest taka sprawa, żebyśmy mogli kontynuować tę lekcję, to musisz mieć gramę. Tak, więc ja mam 50 tysięcy uczniów w ciągu jednego tygodnia, z każdym mam dwie lekcje. Tak. Mój tydzień ma 1 000 000 godzin. Tak, ale rzeczywiście jest tak, że u nas w domu się kultywuje tradycje patriotyczne i także się gramy rozwiązuje. To są takie dwie świętości, które my zawsze pilnujemy. Rozumiem, jest to istotne, rzeczywiście. No to dobrze, no to czyli to mam dla ciebie taki prezent, którego się w ogóle pewnie nie spodziewałeś. A nie, może rozpakuj sobie w domu, bo nikt nie zgadnie. Co tutaj jest zapakowane. Jest to bardzo fajny prezent, który może poprawić twoje życie. To jest test na choroby weneryczne, wydaje mi się, z takiej wielkości. Właśnie tak. No to dobra, to teraz muszę ci coś innego. To było śmieszne, co zrobiłaś. Rzadko kiedy się zdarza. Wymyśliłam to po prostu tak. Ben. Bez żadnego scenariusza, bez niczego. Bo ta rozmowa w ogóle nie była planowana, reżyserowana. Jak tak naprawdę urodzenie Arleny mniej więcej. Najchętniej rozmawiałabym z kimś zupełnie innym, no ale niestety, jak się nie ma, co się lubi, prawda? Ale serio jest tak, że autentycznie i ja gramę dałem 2 razy w prezencie komuś. O, komu? I autentycznie 2 razy za nią zapłaciłem. Serio, zamówiłem ją normalnie. Mhm. Raz dałem mojemu wujkowi, to jest druga sprawa. Znaczy wujkowi raz Radkowi czy prawdziwemu nie, wujkowi? Nie, prawdziwemu mojemu wujkowi. A drugi raz dałem takiej osobie, która po prostu zrobiła mi dość dużą przysługę, jeśli chodzi o tam jakieś rzeczy związane z wydawnictwem i po prostu pomyślałem, że to będzie dobry prezent. I 2 osoby się ucieszyły. To było dla mnie zaskakujące. Niesamowite, nie? Tak, że wiesz, daje ci to trochę jak grzeżączkę, nie? Tak. Różnie może tak, być. Niektórzy się cieszą, niektórzy mniej. Ta relacja może się już zakończyć, tak, nie? Tak. Ale jednak za każdym razem ostatecznie na koniec dnia wydaje mi się, że to jest dobry prezent. Serio. Mhm. Znowu z wielkim bólem serca mi to przechodzi przez gardło, ale umówiliśmy się na początku tego, że trochę poważnie porozmawiamy. Myślę, że wystarczy tej powagi już na dzisiaj, tak sądzę. Polecamy bardzo kanał Radka Imponderabilia. Link jest w opisie. A już się ucieszyłem nawet. I jest to zarejestrowane. Że się ucieszyłeś? Tak. Więc rzadko, mało rzeczy cię cieszy w życiu. I oczywiście ale kanał Mówiąc Inaczej także polecamy. Pani Paulinka dzisiaj świetnie wygląda, dużo lepiej niż zazwyczaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do następnego razu. Do ciekawszych gości. See you. Super, bardzo dziękuję. Bardzo mi się to podoba. Oj, nie włączam kamery.